Funkcję g od x otrzymano za pomocą skalowania z funkcji f od x równe x kwadrat. Napisz równanie funkcji g od x. No dobrze, więc ja skopiowałem to tutaj. Teraz tak, czyli tak, mamy wykres funkcji f, czyli x kwadrat, to jest ta niebieska parabola. I mamy tą parabolę przerywaną, to jest wykres naszej funkcji g. No i mamy na niej zaznaczony jeden punkt, który prawdopodobnie ma nam pomóc w rozwiązaniu tego zadania. No i musimy napisać wzór funkcji g. Więc może przypomnijmy sobie, co to znaczy skalowanie. No, czyli co my wiemy, jak wygląda wykres funkcji g. Ano, skalowanie to znaczy, że g od x to jest pewien współczynnik k razy f od x. To oznacza, że wykres funkcji g otrzymany został przez skalowanie z wykresu funkcji f. Teraz tak. Jeżeli k jest ujemne, to znaczy, że g i f mają przeciwne znaki. No to tak jak tutaj pewnie, prawda? Czyli w szczególności, jeżeli k równy minus 1, czyli k równy minus 1, co to znaczy k równy? Czyli k równy minus 1, czyli g od x równe minus f od x, to oznacza, że te wykresy są symetryczne względem osi x, czyli to jest odbicie względem x, osi x. Teraz, jeżeli k jest większe od 1, to oznacza, że ta nasza funkcja g jakby tutaj, jeżeli popatrzymy na tę parabolę, to znaczy, że co? Że w każdym punkcie trzeba pomnożyć przez coś większego od 1, czyli ta wartość będzie większa, prawda? No i jakoś ta parabola będzie taka bardziej strona, prawda? Czyli tu jest k większe od 1. Z kolei, jak k jest mniejsze od 1, czyli powiedzmy 1/2, no to co się dzieje? No to ta nasza parabola się taka robi bardziej rozwarta. A tu jest k mniejsze od 1, no ale większe od 0. No a jak k jest mniejsze od 0, no to możemy zastąpić przez odbicie, czyli k równe minus 1, a następnie przez właśnie pomnożenie przez k większe od 1 lub przez liczbę pomiędzy 0 a 1. Dobrze, może po kolei. Najpierw odbijmy nasz wykres funkcji f, no to odbijamy, czyli tak, będzie w 1, to jest minus, to ma być minus x kwadrat będzie, czyli 2 minus 4, 2 minus 4. No, czyli otrzymamy coś takiego. Czyli to jest minus x kwadrat. Teraz wiemy, że punkt 1 minus 4 należy do wykresu naszej funkcji g. No co to znaczy? To znaczy, że g od 1 to jest minus 4. No to jak teraz ten wykres funkcji g, no właśnie powstaje już przez skalowanie bezpośrednio z wykresu funkcji tej czarnej, prawda? No i co? I ona, funkcja czarna w punkcie, to jest minus x kwadrat, czyli w punkcie 1 jest równa minus 1, a ta funkcja g w punkcie 1 jest równa minus 4, czyli przez co musimy pomnożyć? No przez 4, prawda? Wobec tego g, czyli to g od x to jest 4 razy minus x kwadrat, czyli minus 4x kwadrat, czyli g od x to jest minus 4x kwadrat. Prawda? Taki jest wzór funkcji g, czyli ta parabola jest po pierwsze odbita, a po drugie jest taka bardziej wysmukła. Prawda? Ramiona są węziej niż w przypadku paraboli, dlatego że pomnożyliśmy przez wykres funkcji minus x kwadrat przez 4, czyli ta parabola się robiła taka zwężona. Gdybyśmy podzielili przez 4, no to dostalibyśmy taką bardziej rozległą, znaczy rozłożystą parabolę o ramionach skierowanych, no szerszych, szerzej rozstawionych. Dobrze, czyli nasza funkcja g od x to jest minus 4x kwadrat. Minus 4x do kwadratu. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.